Siemaneczko, siemaneczko. Korzystając z okazji, że byliśmy ostatnio na Skalnym Jeziorze, to od razu wam pokażę miejsce, gdzie dorwać tego jegomościa. Czukuczan biały. Na niego się tutaj zasadzimy dzisiaj. Kulki kaszymanny na spławiku i na tej pierwszej gruntówce. Dodatkowo mamy jeszcze czerwone robaki i chyba małego żywca rzuciłem gdzieś tutaj na brzeg, ale widzę, że tutaj nic niekoniecznie bierze. A, nic nie bierze, bo w zaczepie sobie leży. Dobra, zostawimy tego małego żywca. Gdzie łowimy tego jegomościa? Gdzie łowimy? Proszę bardzo. Przed tą wysepką tutaj jest roślinność i my sobie łowimy go tutaj właśnie na kulki kaszymannej. Na pianki również powinien wziąć, na czerwonego robaka warto spróbować, rosóweczka. Rosóweczka myślę też będzie niezłą opcją. O, nie ten kij, odłóż. Zobaczmy, co tutaj jest. Tu jest czerwony robak właśnie. A, złoty pstrąg z Colorado się pokusił nam na czerwonego robaczka. Tak też może być. Dobra, damy tu rosówę, tylko rosówę musimy znaleźć najpierw. Czerwone robaki, ochotka, jest rosuwa, dobra. Jest rosuwa i lecimy. Cyk. Tutaj mam też spławik rzucony, jak widzicie, na tą rybkę, która nas tu interesuje. Czekajcie. No dobra, chyba można. Delikatne jakieś branko. Wzdręga, no proszę. No tak, na takie przynęty to będą... No dzięki, zrobiłem eksplorację niechcący. Okej. Okay. Tak też można. Nie ma problemu. Dostaliśmy nagrodę. Na 70 levelu zrobić eksplorację tutaj skalnego. Spoko. Nie miałem czasu, wiecie jak jest. Poradniki, live'y i inne pierdoły. Eksploracja została, tylko to znaczy, że jest nienagrana, a to mnie niepokoi. Ale to wejdziemy sobie z drugiego kąta, nie ma tego co złego, co by na dobre nie wyszło. Dobra, bo ja się rozgadałem. A chodzi o to, że ta ryba jest rybą denną. Także ja tutaj mam spławik, ale na tym spławiku ustawiłem grunt 5 metrów, więc tak naprawdę przynęta i tak leży sobie na dnie. I do tego mamy oczywiście... 3 gruntóweczki rzucone. Polujemy grubo na tą rybkę. Zobaczymy. Dobra. Cyk. O, i to może być ta nasza ryba, bo ładnie zawalczyła. Tak jest. Jak widzicie, no, nowy rekord osobisty nawet. 1,30 kg. To hajs nie jest za nią jakiś kurde mega, bo to już jest na premce. Także 70 monet za nią dostajecie, nie? No, ale rybka jest. Także jak widzicie... O! Ojej, co tu się stanęło się? Tamta jak skacze. Proszę bardzo, i kolejny. Co tutaj za narwaniec jakiś się nam trafił? No i łosoś, dobrze. Także jak widzicie, tutaj ta miejscóweczka, jeżeli komuś brakuje tej rybki, to warto tutaj kulki kaszymanny. Jeżeli macie niższy poziom, no to również świerszcze z opisu tutaj pianki. No z tym, że na pianki powiem wam, że mi nic nie brało, a na świerszcze czepiało się wszystko. Tylko nie to, co chciałem. Także świerszcze możecie sobie kupić nawet na łowisku, nie ma problemu. Sztuczne to nie. I co tu wam więcej będę opowiadał? Miejscóweczka jest. Wędki macie. Także życzę wam powodzenia i kurczę, jak największych tych rybek, jak największych. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Jeżeli byście w ogóle mieli jakieś problemy z jakimś gatunkiem ryby,
piszcie w komentarzu, ja postaram się nagrać właśnie takie, no, powiedzmy, 5-minutowe odcineczki, gdzie łowimy daną rybkę, z którą macie problem, i myślę, że to będzie fajna opcja. Zrobimy sobie nową playlistę może i tam będziemy po nazwie każdą rybę wrzucać, że jak ktoś będzie miał problem, to łatwo sobie ją wyszuka i zobaczy, gdzie można dorwać. Także piszcie, z czym macie problemy i będziemy na bieżąco naszą listę ryb aktualizowali. A dzisiaj, jak zwykle, Wielka Piątka dla Was. Ja lecę się dalej opalać, a Wam życzę miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.